Pociąg do literatury zaraz odjeżdża. Ja jestem Ania, a to jest kanał Znalezione Przeczytane. A ja nazywam się Marcin Piotrowski i prowadzę podcast Literatura ze Środka Europy i dzisiaj jako współpasażer tutaj występuję. I współprowadzący. A gdzie kursuje ten pociąg? Do literatury z całego świata. Czasami bliżej, czasami dalej. I czasami jadą z nami goście, czytamy i rozmawiamy. I zawsze tylko o jednej książce. Zapraszamy Państwa na kolejną literacką podróż w naszym cyklu Pociąg do literatury. Halo, halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Gdzie my się dzisiaj wybieramy, czy nie? Skąd my się najpierw wybieramy? My się wybieramy ze stacji tej, Koszykowa. Dzisiaj jedziemy. Stacja Koszykowa, pozdrawiamy. Szefostwo Biblioteki na Koszykowej. Kierownictwo, które, kierownicę i kierownika, które udostępniło nam piękną salę. Jesteśmy dużą, w sali Kierbeciów. W sali Kierbeciów, w której byliśmy poprzednio na spotkaniu takim ogólnodostępnym o komiksie, a dzisiaj byliśmy nie sami. Byliśmy nie sami. Tak, była widownia, byli goście, a dzisiaj pustki, nikt a dzisiaj nie tu jest słucha. 100% osób w tej sali marzy tylko o rozmowie o literaturze. Ty i ja. Nie, no, ale tak, mam nadzieję, że Państwo są w eterze. Dokładnie. I nas słuchają. I gdzie my jedziemy? Już podziękowania złożone, a jedziemy... Pod Białystok chyba gdzieś. Pod Białystok do Taplarów? Taplarów chyba, tak. Taplary to się nazywało zawsze tam miejscowo. Mam problem z tą odmianą. Czy Taplar może? Nie, to nieważne, były te Taplary. Tam jedziemy. No, ci, co czytali, to wiedzą. Ci, co nie czytali, to nie ma to dla nich znaczenia. Jeszcze może też są tacy, którzy tylko film widzieli, ponieważ film też jest dosyć znany i uznany. To prawda, a czytam, a to nie wiem, na tyle uważnie filmu nie oglądałem, bo go właściwie przeglądałem, więc nie wiem, czy padają tam Taplary. Tak, padają. No w każdym razie jedziemy tam. Jedziemy tam. Właściwie powinniśmy przypłynąć, bo ja miałem taki pomysł, że powiem, że to jest ale taki... tam już wyschła rzeczka. Ale moglibyśmy dotrzeć w momencie, kiedy jeszcze były bagna. Ale i będą wtedy... zaraz osuszane. No będą. Melioryzacja idzie. Nowe idzie, lepsze. Czy melioracja? Melioracja. Dobrze, zaczynamy. No ale nie boimy się tego. Nie, w ogóle. Jak Gaziuk się bał. W ogóle się nie boimy. Czego się elektryczność nie boimy? Mamy. Dobra, bo cisnąć zaczynamy, a chcemy rozmawiać o wspaniałej książce. Ja tu od razu się przyznam, że ja dokonałam wyboru i namówiłam Marcina. Nie musiałaś długo specjalnie namawiać. Nie pamiętam. Nie, powiedziałem, że bardzo chętnie przeczytam i bardzo wdzięczny jestem, że tę książkę wrzuciłaś tutaj w mój okrąg, bo nie wiem, czy bym po nią sam sięgnął, albo może kiedyś, ale tak pewnie nie od razu, a bardzo cenię sobie, że sobie przeczytałem. Cieszę się, jesteśmy zatem w latach 60. Edward Redliński, Konopielka. No właśnie, poczekaj. W 60. latach? No w 60. zdaje się. A mi się wydawałobym, a to jest ciekawe, ja bym tę książkę gdzieś umiejscawiał w 48, 50. Ale ja mówię, kiedy została napisana? Została w roku wyjątkowo dobrym. W 1973 ona się ukazała. 73, a to ja tak. Myślałam, że 60. lata, no to wiele się nie pomyliłam. Natomiast no na pewno jeśli chodzi o ten nurt literatury wiejskiej, to było coś wtedy. To było coś w takim sensie, że po, myślę, latach takich poważnych tematów, dramatów, jeszcze takiego echa też wojny, pojawia się taka książka, w której jest... poczucie humoru, dystans, śmiech, ale tak nie tylko, to tak po powierzchni. Oczywiście stylizacja języka to jeszcze druga rzecz, ale naprawdę takie, powiedziałabym, wręcz objawienie. A to nie myślałem o tym w tym kontekście. Znaczy inna sprawa, że nie znam literatury tej powojennej dobrze i rzeczywiście wszystkie rzeczy, które czytałem z tamtego okresu są raczej smutne. I nie myślałem o tym, że to jest książka, która...
wybija się na tym tle. Sądziłem, że ona się wybija nad czymś innym, ale niekoniecznie tym, że jest dowcipna, że jest pełna takiego specyficznego, prostego, ale takiego prostego w pozytywnym tego słowa znaczeniu humoru. O tym nie myślałem. Bardziej myślałem o tym, że to jest nietypowa książka o wsi. Nietypowa, ale jest też w takim klimacie napisana, mniej zbożnym, bym powiedziała. Choć wątki sakralne tam występują oczywiście. Ale są zupełnie inaczej podane, przedstawione. Tak myślę, Marcin, od czego by zacząć? Chciałam się tu przyznać do czegoś, że to jest chyba pierwsza w ogóle książka dla dorosłych, którą ja przeczytałam, będąc jeszcze dzieckiem. To znaczy dzieckiem, to może za dużo powiedziane, podlotkiem, takim 13-letnim dziewczęciem będąc. Znalazłam po prostu kiedyś, nudząc się, na półce u dziadka. I tak mi się tytuł bardzo spodobał. Konopielka. Zupełnie inne jakieś miałam wyobrażenie, że to jest jakaś bajeczka, baśń, jakaś taka, jakiś tam być może jakiś zjawach leśnych. No i powiem szczerze, że nieco się zdziwiłam treścią i przeczytałam ją z wypiekami na twarzy. Bardzo mi się podobało, chociaż przypuszczam, że tak nie do końca wiedziałam, na ile ona jest na serio napisana. I myślę, że jakieś tam tej jej głębi to też wtedy nie dostrzegłam, ale ten sentyment pozostał. No i do tej konopielki ze 3 razy wracałam. Teraz powiem ci, że to chyba była moja 4. lektura. W międzyczasie był film, znakomity film Witolda Leszczyńskiego z jeszcze znakomitszym, powiedziała, znakomitszą obsadą. W sensie Kaziuka grał Krzysztof Majchrzak. W ogóle genialny aktor, bardzo dobrze wypadający w takich rolach chłopów po prostu. Czy też powiedzmy ludzi żyjących blisko przyrody. Nie wiem, czy znasz kino Jana Jakubakowskiego. Znaczy znam kino, znaczy to jest jego ulubiony aktor. Ale... Tak, i mi się tak kojarzył też z tym nurtem już późniejszym. Majchrzak właśnie tam bardzo często był obsadzany w głównych rolach. Mi się przypomina właśnie no, Jańciowodnik i tak dalej, więc znakomity. No i Anna Seniuk też jedna z jej chyba takich pierwszych bardzo dobrych w roli Handzi. No, Marek nie... Siódym też jest przecież tak, tutaj. Tak. Pieczka tak. Też Franciszek. No Pieczka, o właśnie Pieczka też jest z filmów Kolskiego. Dokładnie, więc tutaj pewnie tak. Tak, także film też widziałam kilka razy, nawet go teraz przed naszym nagraniem specjalnie sobie przypomniałam, bo jakoś tak chciałam się w klimat wczuć. Więc ja mam po prostu też bardzo taki sentymentalny stosunek i trochę się zdziwiłam. Przepraszam Państwa za ten taki monolog, długi wstęp, zaraz tu Marcin przejmie pałeczkę, ale rzuciłam okiem na listę książek życia i naprawdę się zdziwiłam, że nie dałam tam konopielki. To jakiś błąd był taki wynikający z zaćmienia pewnego, nie wiem. Dorzuciłabym teraz do tych 33 książek konopielkę, ale ona tak właśnie wraca, zapominam o niej. Myślę, że za 5 lat znowu sobie ją przeczytam. Nie, no myślę, że idea takich list, nawet takiego nagrywania. Powiedzmy sobie Państwu jasno, że zawsze jak nagrywamy, to potem mówimy tak, kurde, jeszcze to miałem powiedzieć, zapomniałem i może dogramy to. A potem mówimy sobie, no nigdy nie dogrywamy takich rzeczy i to po prostu już tak zostaje, no. Więc to, że wtedy ci się nie wspomniała, teraz się wspomniałam, to normalna sytuacja. Ja muszę powiedzieć, że też słyszałem o konopielce i ja jej nie czytałem. Natomiast ja ją kojarzyłem jako, nie wiem skąd mi się to wzięło, ale ja ją kojarzyłem jako rodzaj czegoś bardzo frywolnego na granicy tego, co pisał Nienacki o tych skiroławkach, którego co też nie czytałem, ale w takim kontekście mi się gdzieś tam pojawiało i wydawało mi się, że to będzie książka głównie o rewolucji obyczajowej, ale obyczajowej związanej po prostu z seksualnością i tyle. I teraz jak czytałem, to... Ciekawe, na jakiej podstawie, czy tak nie mam po pojęcia. Prostu jakieś nie mam spozycjonowałeś pojęcia. Sobie, że to akurat... Nie mam pojęcia. Gdzieś tam się te wątki też oczywiście tu pojawiają. Nie, to są 2 malutkie fragmenciki. No ale tam gdzieś jakoś powiedzmy pomiędzy różnymi, jeśli mówimy o jakimś tam zestawieniu, to też jest, ale to nie rzeczywiście, żeby powiedzieć, że to jest o tym, to na pewno. Tylko, że ja nigdy tego nie czytałem, ani nie oglądałem filmu. To jest po prostu jakoś tak w mojej głowie funkcjonowało i nie wiem skąd po prostu. Może obiegowa opinia gdzieś w twoim otoczeniu. Możliwe. Tak.
Więc jak teraz czytałem, to właściwie odkryłem sobie, myślałem, czytam i sobie myślę, Boże, jaka ta książka jest dobra. Tak, i ona jest... No właśnie dlatego zacząłem od tego dowcipu, trochę może dystansu, bo ja to czuję w tej książce, a też powiem, że jak czytałam ją chyba drugi raz, już tak świadomie, chyba na studiach jakoś, nie pamiętam, albo koniec liceum, albo na studiach. W ogóle nie pamiętam, czy to może była lektura? Też już nie pamiętam teraz. Chyba nie, ale mniejsza o to. To też doczytałam się takiej historii, że w ogóle pisarz był też niestety atakowany za tę książkę, ponieważ uznano, że on obśmiewa wieś, obśmiewa chłopów, a zwłaszcza obśmiewa naszych wielkich pisarzy, takich jak Stefan Żeromski, i gdzieś tutaj się doszukiwano jakiejś aluzji do Siłaczki, no tu ze względu na tą osobę Uczycielki. I ja kompletnie jakby, nie wiem jak ty zaraz właśnie się wypowiesz, ja w ogóle tego nie czuję. Jest to w ogóle na drugim biegunie i nie lubię Żeromskiego, powiem szczerze, też Żeromszczyzny tak zwany. Poza Wierną Rzeką to w ogóle ten pisarz, przepraszam wszystkich fanów tutaj, jeśli słuchają, ale mógłby nie istnieć, to zabrzmi dziwnie, ale spokojnie można nie czytać. Będziesz go czytała później, znacząco później. W każdym razie nie postrzegałam tutaj aż takich jakichś, że to było wycelowane jakoś świadomie. Znaczy, jak ty mi to napisałaś, że ta książka takie wzbudziła kontrowersje, to zastanawiam się, jak wiele złej woli trzeba, jakie trzeba mieć kompleksy, żeby tę książkę w taki sposób potraktować, bo wierzę, że można ją tak odczytać, ale odczytają ją tak jak po prostu ludzie mali, no każdy patrzy po sobie, no jeżeli ktoś ma gdzieś jakieś kompleksy, no to zobaczy w tym to, czego szuka. Ja znalazłem w tym coś zupełnie innego, raczej znalazłem rodzaj tęsknoty za takim światem, pokazanie takiego świata, który ma swoje wady oczywiście, natomiast absolutnie nie postrzegam tego w kategoriach w najmniejszym stopniu prześmiewania. Uważam, że ta książka jest napisana z ogromnym szacunkiem i bez takiego komentarza jakiegoś, który mógłby pozycjonować nieco niżej te postawy, które tam są pokazane. Ona jest pod tym względem świetna. I też tak uważam. W ogóle tak nie odebrałem tego, więc też jak tak mówiłaś uważam o tej Siłaczce, co myślę, ale o co tak, no chodzi? Były takie głosy, ale to pewnie byśmy musieli się gdzieś tam dogrzebać, doczytać jakichś archiwaliów, sięgnąć jakie, bo to były chyba takie na bieżąco głosy wtedy, kiedy się Konopielka ukazała. Ja sobie tak jeszcze myślę o tym głównym bohaterze, o Kaziuku, bo on mi się wydaje oczywiście centralną postacią, najważniejszą, i zawsze jest tak, że ten bohater... Książka jest zawsze ciekawsza, jak bohater jakąś taką przemianę przechodzi. No to Kaziuk jest takim wybitnym bohaterem pod tym względem dla mnie. Dlatego, że on jest na początku w tej sytuacji takiej mocno konfrontacyjnej. Bo to, mówmy się, ta książka ukazuje pewną konfrontację. Tak. Już tak bardzo upraszczając, no, zabobonnej wsi i nowoczesnego miasta. Powiedzmy, najprościej. I ten Kaziuk jest strasznie właśnie po tej stronie, która się nie zgadza, buntuje, która we wszystkim co nowe, co inne widzi tego diabła. A teraz ta scena finałowa, scena koszenia żyta koso, tak? I jego obrona, jego ta właściwie taka walka ze społecznością sąsiedzką, która na niego napiera. I on jest sam właściwie, no tam jest żona, jeszcze syn, ale on zostaje sam. I znakomicie wypada. Jak nie ten bohater, który tam zrzucał te talerze i łyżki, widelce i krzyczał, że nie chce, prawda, tutaj... No tak, no bo on przeszedł przemianę. Elektryczności, uważa, że nie trzeba w ogóle się uczyć i... On przeszedł przemianę i ta przemiana miała swoje przypieczętowanie w tej realizacji tej swojej fantazji, którą miał związaną z Uczycielką w którymś momencie. I w momencie ona odjeżdża i wydaje się, że poniosła porażkę, ale tak naprawdę to jest o największym zwycięstwie, jakie nauczyciel może odnieść, bo po prostu jego już nie ma, a
rzeczy zaczynają się zmieniać same i ktoś jest motorem tych zmian. Więc w tym kontekście bym powiedział, że no on jest, to jest o gigantycznej przemianie, to jest o taka wręcz inicjacyjna, powiedziałbym, powieść o tym, jak coś próbujemy, coś nie wychodzi, jest takie klasyczne wyparcie, zaprzeczenie. Cały ten proces właściwie wręcz, jest opisany, ile znakomicie w tych scenach, wręcz jest bardzo plastyczny. Idea nawet tej takiej inicjacyjnej śmierci, bo jest ten motyw przygniecenia przez to drzewo, utraty tej przytomności, odrodzenia się jako inny człowiek później i dopiero ten efekt widać później, więc to z takiej perspektywy to jest, znaczy w ogóle to jest powieść magiczna dla mnie, jak ja ją sobie czytałem, to nie postrzegałbym, że ta wieś była zabobonna. Ta wieś była tradycyjna, były tam elementy, które teraz możemy określić, że były zabobonami, ale one były systemem wierzeń. Tak, te zabobony to miałam na myśli takie spluwanie, żeby ci się ślepe dziecko nie urodziło. Cała ta historia z cielakiem, który, tam były podejrzenia, dlaczego, czy to na pewno jest cielak, a może wspaniałe, to źrebie. No, ale piękne, tak. To jest wspaniałe, to było tak. Ale też cudowne. Ta, przecież pomyśl sobie, no cała obawa przed sięgnięciem po kosę, tak? Że przecież nigdy się zboża, do którego się miał szacunek, chłopi mieli szacunek, nie kosiło kosą, co najwyżej możesz trawę. To za tym stało trochę takie, to miałam na myśli. Nie, oczywiście, tak, tylko że dla mnie to jest myślenie magiczne. A nie jest to naśmiewanie się, to prawda. Nie, ja wiem, tylko że słowo zabobon ma taką konotację negatywną bardzo, bo jak ja sobie patrzę tutaj na ten, bo ja czytam tę książkę trochę tak, jakbym czytał Mircea Eliadego. Czytając tę książkę miałem wrażenie, że czytałem książkę Eliadego o społeczeństwach tych pierwotnych, i to były historie, które rozgrywały się daleko, a tymczasem dostałem historię o takiej społeczności, która rozgrywa się 50-70 lat temu tutaj pod Białymstokiem. I te rzeczy, które tam były pokazane, to była bardzo spójna wizja takiego wysoce sakralnego świata z przerośniętym wątkami takiej obrzędowości ludowej, ale do tego z przerośniętym katolicyzmem. Ta historia o tych drzewach. Nie wiem, czy z przerośniętym katolicyzmem, tu bym się nie zgodziła. Wrośniętym. Oni nie chodzili przecież do kościoła. Nie musisz chodzić do kościoła. No tak, tam jest cała jest wywód i to właśnie chciałam podkreślić, jakby podtrzymać, zgodzę się z tobą, że nie jest to książka, która obśmiewa religijność, ponieważ ta religijność tam jest taka typowo wiejska w rozumieniu zgodności z naturą. To jest sakralność świata. Tak, z pewnym takim uduchowieniem typowym dla społeczności wiejskich dawnych. Nie ma nic wspólnego z bigoterią, z tym klepaniem pacierzy. Tam przecież jest cały wywód. No my chodzimy do kościoła na pasterkę, na Wielkanoc, a tak modlimy się w domu, tak? Czyli tu sobie odmówimy różaniec, ale duszę mamy, znaczy Boga mamy w sercu i jest... To jest tam tak pięknie pokazane. Człowiek stał się zły, kiedy nasłali na niego księdza i te pacierze, i te ołtarze. Jak to pięknie wybrzmiewa. Wspaniale, więc gdzieś tam tutaj zupełnie, zupełnie tego Redliński nie potraktował jakby, powiedzmy, pretekst do obśmiania katolicyzmu. Absolutnie. Nie, absolutnie nie, bo to jest historia o tym, że może być wiara, która nie jest konfesyjna po prostu. Nie musisz latać do kościoła po to, żeby wierzyć. I to bardzo pięknie to pokazuje. A te wszystkie legendy o tym mitycznym czasie, kiedy Pan Bóg chodził po ziemi, bo to ten czas jest bardzo bliski. Znaczy to jest tak, że jak jedzie Kaziuk z synem i on mu opowiada o tym, dlaczego te drzewa tak wyglądają, co to są te drzewa. Przepiękna właściwie taka mitolegenda, ale to jest to, co powiadał, co to pisał Eliade właśnie, to było in illo tempore. W tamtym czasie, kiedy bogowie byli na ziemi, ten Bóg, który tutaj jest, jest Bogiem, który jest bliskim. Jak szukają podobieństw do kogoś, do świętych, to nie są święci, którzy są gdzieś odlegli. To są ludzie, którzy da się do nich sięgnąć pamięcią nie swoją, ale tą taką instytucjonalną w ramach tej wspólnoty tuż obok. Oni są, ktoś ich znał, a jak nie znał, to ktoś kogoś słyszał i to nie jest ktoś, kto jest odklejony. To jest bardzo, bardzo blisko i mnie to ujęło absolutnie w tej powieści. W ogóle wręcz się zaczytywałem i szukałem kolejnych wątków takich mitycznych, które tutaj będą
tej takiej sakralności świata, co mnie to kiedyś fascynowało i no i tutaj to znalazłem. I w ogóle się tego nie spodziewałem, więc to było takie tym większe odkrycie, jak zacząłem to czytać czwarta strona i myślę rany. No tak, bo jak myślałeś, że to jest coś w stronę nienackiego, to domyślam się, że ten zachwyt mógł być jeszcze większy, bo to zupełnie inna poetyka. Ja jeszcze tak sobie myślę, bo chyba te wątki takie magiczno-religijne, nie wiem, czy dobrze tutaj słowo magiczne w odpowiednim może jakby kontekście. W odpowiedni, to jest typowa magia sympatyczna. One są cudowne, moim zdaniem, bo w ogóle jak tak sobie patrzymy na tego bohatera i też cały czas ta scena finałowa, chyba ona najmocniej gdzieś tam we mnie została, ale też patrzyłam na takie, na tego Kaziuka i tym, jak on się zmienił, w pewnym sensie zyskał jakąś wolność, zyskał większą świadomość pewnych rzeczy, odwagę, ale też został sam. To jakby cenę zapłacił za pewne zerwanie jakiejś takiej poczucia wspólnotowości, to jak oni go tam zaatakowali. Bo ty nas obrażasz. Bo ty nie chcesz z nami kosić się szpem. Twoja żonka nie będzie z nami śpiewać jak co roku przy żniwach. A ty nas zostawiasz. Więc w pewnym sensie jest to ta cena tego wyboru i takiego tej przemiany, odrzucenia jakiejś może zbiorowości. Masz z jednej strony wolność, a z drugiej strony taką głęboką samotność. Ja myślę, że to też jest tak, jak człowiek czasami, szło mi do głowy, traci wiarę w pewnym sensie. I też jest tak, bo zobacz, to jest bardzo symboliczne. On to doskonale moim zdaniem wymyślił. Redliński, mam na myśli, wziął sobie tą kosę i wziął sobie ten sierp. I tak pięknie to obudował w tę scenę, jak oni właśnie, dlaczego była taka jakby to przywiązanie do sierpa. Jak kosisz zboże, to się nachylasz, prawda? Jesteś bliżej ziemi, czyli jesteś też być może bliżej bóstwa, bliżej natury, masz większy szacunek. Kosa daje ci takie poczucie, że jesteś, ty decydujesz, ty szybciej to robisz. No jesteś panem siebie, panem tej ziemi, tak? Nie pokłaniasz się temu zbożu. No, to jakby tak zaczęłam na to patrzeć. Znaczy też, to jest takie typowe, bo ja akurat mam rodzinę ze wsi. Więc, a ja też mam ze strony mamy. Więc ja znam też taki funkcjonujący i na wsi, ale także na południu Polski. Coś, co określałbym mianem kultu łopaty i perlistego potu. To zostało potem podbite jeszcze przez PRL, natomiast to było tylko podbite, bo to funkcjonowało i takie przekonanie, że jeżeli przy czymś się nie namęczyłeś, to jest mniej ważne, to jest mniej warte. To jest dokładnie, powiedziałbym, w naszej, powiedziałbym, bańce czytelniczej, to jest ta kategoria, że audiobook znaczy mniej niż książka przeczytana fizycznie, bo przecież, no, nie albo, męczyłeś albo się. Albo e-book, ale nie, już e-book to jest coś innego, ale mówię audiobook. Kieszonkowa książeczka elektroniczna. No. Ale nawet nie to. Nie to samo, co pachnący papier, ale nie, czcionka. Bo mówimy o dwóch rzeczach różnych. Mówimy o... Bo tak samo czytasz e-booka i książkę papierową, musisz poświęcić czas, dużo więcej, musisz się na tym skupić, robisz tylko to. A kiedy słuchasz, no to możesz robić coś innego. Możesz sprzątać, biegać, gotować i tak dalej. W związku z tym przyswajasz to łatwiej, co oznacza, że jest to mniej wartościowe. To jest taki bardzo duży tak skrót. Tak łatwo jest pewnie chyba to zinterpretować. Ja w ten sposób, łatwiźnie ulegam. Ja tak kiedyś interpretowałem to. Dopiero po jakimś czasie to zmieniłem i tu jest bardzo podobna sytuacja. To znaczy ścinanie sierpem było bardziej pracochłonne. Czy sierpem? Tak? Jak no, to oni mówią, no to może zależy, który region pewnie. To jest stała historia akurat na ziemiach polskich, ale nie tylko. To jest właściwie cała historia na wschód od Łaby, która się wydarzała, że ścinanie sierpem obraża zboże, nie można obrażać tego zboża, to jest głębokie takie przedchrześcijańskie. Nie, to chyba ścinanie kosą obraża. Przepraszam, tak, znaczy, jeżeli ścinasz sierpem, to nie obrażasz, tak. I chodzi o to, że musisz to robić ręcznie, długo, z pokorą i tak dalej, a kosa, no właśnie, no i że trawa. Wszyscy razem, tak, bo tutaj też chodziło o ten pewien rytuał wspólnego żniwowania, takie. Tak, żniwowania, że wszyscy razem kobiety śpiewają. Tak, no i teraz tego tutaj nie ma, to znika. I ja miałem wrażenie z kolei, jak teraz o tym mówiłeś, to tak pomyślałem, że to jest opowieść, taka kolejna właściwie adaptacja tego mitu o platońskiej jaskini. To znaczy był człowiek, ktoś mu pokazał, jak on już raz zobaczy tę wolność,
się nie to, już, cofnie. To już się nie cofnie. Znaczy będą inni wtedy na niego patrzeć i tak, mówić. Tak, ale będą go potem naśladować. Pytanie, czy nastąpi tutaj w Taplarach, czy nastąpi śmierć w postaci tego, że on na przykład odjedzie stamtąd i powie, że nie chce żyć w tej społeczności, bo ona mnie odrzuca, są to ludzie głupi i odjadę, pojadę do miasta albo gdzieś się przeprowadzę, czy nie? To jest ciekawe. Natomiast ewidentnie to był dla mnie, ta książka jest tak głęboko oparta o takie struktury mityczne i takie bardzo, bardzo pierwotne wierzenia, więc ona mi się doskonale czytała tutaj. I tak, i zawsze jest bardzo taki uniwersalne, znaczy dobra książka też wyróżnia się tym, że jest w niej bardzo duży taki poziom uniwersalności, tak? Więc tutaj też na przykład na poziom odwagi można sprowadzić. Zawsze jak robisz coś pierwszy, wychodzisz pierwszy przed szereg, przeciwstawiasz się, pokazujesz, nie, teraz będziemy od dzisiaj robić inaczej, wszyscy się boją, prawda? I to jest jakby, ty musisz zapłacić tą cenę odrzucenia na początku, albo jakiegoś zmieszania z błotem i tak dalej. No i taka to jest, odwaga cywilna i tu wyjścia. Jest bardzo to ciekawe. Ja jeszcze w ogóle powiem ci, że to też, chociaż, bo to jest przecież taka niewielka książeczka, prawda? Ona jest niewielkich rozmiarów. Można ją, jak się uprze, to i można w jeden dzień przeczytać. No zdecydowanie, to jest kilka godzin czytania. Tak, ale tam jest tak dużo scen, które mam wrażenie, że się pięknie rozwijają, stopniują. A jest napisana też przecież takim gwarowym językiem, prawda? Więc jest stylizowanym, bardzo takim... tam są celowo popełnione błędy ortograficzne i mam wrażenie, że jak się to czyta, to w ogóle tak jakby akcent słyszysz tych chłopów. Ale sceny są rozbudowane moim zdaniem. Cała scena tego szukania tego jajka. Prawda? I potem tego jakby, tutaj już troszkę może będziemy zdradzać, ale no tam handzia następuje i potem jest bicie baby za jajko, tak? To jak to jest napisane, ja to po prostu czułam, widziałam, już nawet jeszcze filmu nie widziałam. Ja się nawet zastanawiam, jak można, ile jeszcze Rydliński będzie pokazywał szukanie jajka. Ja sobie myślę, rany boskie. A potem sobie uświadomiłem, że ta scena mnóstwo mówi i o tych ludziach i też pokazuje, dla mnie to była też rzecz bardzo krytyczna, politycznie również, wobec elit drugiej RP, które do takiej sytuacji doprowadziły. No bo to nie jest tak, że ci ludzie po prostu tak sobie walczą o to jajko i podejmują gigantyczny trud znalezienia go. Tak, to i jeszcze efekt... potem jak ten tatko stary leci, no to skoro już, to chociaż wypije, tak? Tak, to, co i pije zostało. Te resztki, tak, pije. Tak, tak. To wynika z czegoś. To wynika z tego, że no, to była grupa społeczna systemowo niszczona przez elity w tamtym okresie i dochodzą i teraz zaczyna się trochę coś zmieniać, nie? Natomiast ta bieda, która tam jest okrutna. To samo scena przecież jedzenia, kiedy uczycielka tam im proponuje, to dzisiaj ja będę gotować, więc wam rozdam talerze, sztućce nie będziemy z jednej, tylko po prostu każdy osobno, no i tam walczy Kaziuk ze sobą. On po prostu nie może, to on tam się buntuje strasznie i jest potem, no dobra. Wyrzuca tą łyżkę. No nie będą jeść jak bydlęta. No, przecież... no nie będą, że krowa musi sama mieć swój, a my nie jesteśmy bydło, będziemy z jednej michy drewnianą chochlą. No ale zobacz, to też potem jest, jak to mięso tak marnować, obracać w jakimś jajku, to ile to przecież można kartoflów tam nawrzucać, tak, i tak, a to tak, z kapustą się zamiesza. I to też bardzo, jest dokładnie to samo, tylko no jakby przełożone. No, ta historia o tym, jak się ubrać, ile idzie nafty i tak dalej, szukanie pojedynczych gwoździ, to pokazuje skalę biedy i ta pod tym, to jest przykryte. A upodlenia można... takiego trochę, tak, też. Tak, tak, całkowicie. Znaczy to są po prostu całkowicie biedni ludzie, zostawieni sami sobie, żyjący właściwie poza taką gospodarką pieniężną też. Jak już ta gospodarka pieniężna się pojawia, to najczęściej w formie podatków, które trzeba zapłacić. No i tu się zmienia. Ja czytałem dawno temu to było, ale w tej serii Czarnego, tych takich klasycznych reportaży, jest taki reportaż, który nazwy damy w opisie odcinka, bo nie pamiętam. A może sobie przypomnisz jeszcze w trakcie rozmowy. Ale to jest, nie, on już miał, że i wyszliśmy na ludzi, czy staliśmy się ludźmi. I to jest opowieść ludzi, którzy byli w wieku tego syna Kaziuka. Ziutka. I doświadczyli tej pierwszej promocji, tego pierwszego przeskoku do absolutnie innego świata, czyli z folwarków, gdzie właściwie byli półniewolnikami, nagle dostali możliwość wyjazdu do miasta, kształcenia się, opieki medycznej. My o tym w tej chwili zapominamy, a to było coś niesamowitego, bo jeżeli się patrzy na tę wieś tam,
to to jest wieś, która żyła tak samo pewnie 150 lat temu. To się niczym nie różni poza tym, że tutaj mają naftę co jakiś czas. Natomiast wszystkie rzeczy, z których korzystają, gospodarka, zarządzanie tym, to jest coś, co się nie zmieniało. To jest takie samo, jak było. I to jest niesamowite, jak się zajrzy do kroniki filmowej polskiej i zobaczy polską wieś lat 40., to ona się nie różni niczym od tej z lat 30., a ona się nie różni niczym od tej właściwie jeszcze przedniepodległościowej, tak bym powiedział. Więc ja też tak na to patrzyłem. W tej książce bardzo było to widać, że było to mocno przykryte przez tę właśnie warstwę taką magiczną, ale jak się spojrzało potem sobie uświadomiłem, to właśnie ta scena z jajkiem mi to uświadomiła. No tak, jakiś trud znalezienie jednego jajka. I ja się wtedy zacząłem zastanawiać w ogóle, jak często kura składa jajko. Ja w ogóle nie wiem. Ty wiesz o tym? Nie wiem. Ja, no tak, wychowana w Warszawie. Ja mam to samo. Ja po prostu ale nie jeździłam wiem. Na wakacje, bo mam no, akurat do jednych dziadków. Miałam na Podlasiu. Ale nie pamiętam. Wiem, że tam dziadek chodził i zbierał te jajka po jakichś różnych skrytkach, ale skąd? Tak. U mnie ale też wiedzieli zawsze, gdzie mogą być. Babcia nawet u mnie w Nowym Sączu miała taki spory ogród, hodowała tam kury, ja się z tymi kurami no bawiłem. Były te takie domki dla kur, kurnik, tak? Takie kurniki, duże, tak. Ja się bawiłem, natomiast nigdy jajek nie zbierałem, bo to nigdy nie była kwestia, wiesz, zapewnienia jedzenia po prostu. A tu to jest no kwestia... Właśnie, tak. Zresztą śmierć dziecka to też. To też, przecież. Ale zobacz, to też ciekawe, że inaczej zupełnie być może przez ten dystans i jednak ten też taki dowcip, który ja cały czas widzę gdzieś między wierszami, bo na przykład to jest dla mnie zupełnie inna książka niż ten taki znany nurt z Konopnicka, Sienkiewicz, Prus, to co znamy ze szkoły, no, ale też potem jakby no jeszcze jest Rejmont z chłopami, ale to już jest takie panoramiczne i zupełnie inne ukazanie. To ja jestem zdecydowanie w gronie fanów Konopielki. No tylko, że Konopielka była pisana jednak w latach 70. Można było, mi się wydaje, też mieć już pewną nadzieję. Natomiast wtedy, kiedy był ten ruch pozytywistyczny, to przecież tam nie było tej nadziei. Znaczy to byli, ci ludzie byli właściwie chwilę po uwłaszczeniu. Tak, ale to było też takie mocne, patujące. Biedzą, nędzą, choć z drugiej strony śmierć, no Janko Muzyka. Trzeba było też to pokazać, tak? Ja w tamtym kontekście to rozumiem, że to było potrzebne, to czemuś służyło. Tylko, że no w takim nawarstwieniu idzie młody człowiek do szkoły i dostaje tam z jednej strony, z drugiej, z trzeciej, z czwartej i wszystkie lektury w takim tonie, to tracisz jakąś taką wrażliwość, prawda? No, oczywiście, jakby... natomiast że jest coś na rzeczy, że tutaj tego typu rzeczy były, bo jak ja na przykład czytałem czy biografię Masaryka, który też się wywodził ze wsi, ale czytałem wieś, opisy wsi czeskiej, drugiej połowy XIX wieku, to jest inny świat. No to jest absolutnie inny świat jednak niż w Polsce. To można powiedzieć, że tam są Niemcy. No. Przy całej cywilizacyjnym. Cywilizacyjnym, bo takiej no zamożności. Tak, ale to właśnie dlatego, to być może ja też dlatego użyłam tego słowa zabobonny, w tym sensie, że tu jednak to gdzieś było połączone, że ten strach przed nowoczesnością, że w ogóle diabeł uosabia wszystko, co nowe. Tak, że przychodzi diabeł i mówi, to teraz będzie inaczej. To teraz będzie słońce wschodzić na zachodzie, tak? A zachodzić na wschodzie, a będzie chłop z chłopem, baba z babo. Nie, bo przecież tam dają, a w piątek będziesz jadł mięso, a potem zostawisz żonkę i w ogóle... No już dokładnie, jak tylko, a utniesz tylko koso, to już się wszystko dalej tak, potem tak, poleci. Tak, to tak, jest... Tak. I to z tego wynika. Ale mam jeszcze dla ciebie, Marcin, tutaj taką propozycję. Chciałabym ci test zrobić, Czy przeczytałeś książkę? Nie. Czy pamiętasz, bo to jest tak bardzo dużo tej gwary. Znaczy gwary, nie wiem, kto mógł to nazwać gwarą. Czy to muszę, jest... muszę ci powiedzieć, że czytając tę książkę, czytałem trochę wcześniej, już zacząłem czytać Czekoladową krew Radki Denemarkowej. I więcej musiałem zaglądać do słownika, żeby się upewniać u Redlińskiego no niż w tej Denemarkowej po prostu. Tak. Tu były fragmenty, mimo że ja jeszcze pochodzę z pokolenia, gdzie no ja nie posługuję się gwarą, natomiast u mnie na przykład moja mama potrafiła mówić, miałem rodzinę ze wsi, więc znałem dużo słów, które na przykład których moje dzieci już nie znają zupełnie, bo po prostu one nie funkcjonują w takim normalnym obiegu. Tak, tak. A jeszcze jeździłem do ciotki na wieś,
więc je po prostu znałem. No to ja znałem. Też, to kilka tu było, tak na przykład Spać w Szczytku. To tak coś kojarzę. Szczytku nie znałem akurat, ale bym się domyślił. To było, ale było dużo, dzieci, ale tak. Ilość. Babcię swoją kiedyś pytałam, to mówiła mi, że kiedyś jej jeszcze rodzice to tak spali. Mówi, że ona już nie, ale jeszcze jej rodzice, czy jej dziadkowie z jej rodzicami spali w jednym łóżku i w Szczytku, tak? W sensie, czyli w nogach, tak? Rodzice i to tak jak konopielce. No tutaj to jest w ogóle, tak sobie uświadomiłem teraz, jak mówimy o tym, kiedy to się dzieje, to ja pamiętam, jak mi moja mama opowiadała, jak po raz pierwszy pojechała do swojej rodziny w Czarnym Dunajcu. I to, była, to byli prawdziwi górale. I ona tam pojechała z tego Nowego Sącza i ona mówiła, że rozpłakała się, bo ona nie była w stanie zrozumieć nic. A, czy wchodzili ona, w taki, ona wyjechała, jak nowa mowa może to brzmiało, taka wiejska. Ona nie, oni mówili gwarą, ale gwarą podhalańską, natomiast no, mówiłaś tą gwarą na wszystko. Znaczy, człowiek ona, się może poczuć wyobcowany. Ona pojechała tak, jakby pojechała do innego kraju i mówiła, że wróciła po kilku dniach stamtąd, bo ona nie rozumiała absolutnie nic. I to były wczesne lata 60. A pamiętam jeszcze, z kolei też podał taki kolega z akademika, kiedy pojechał studiować w pierwsze połowie lat 90. do Gliwic i mówi, on mieszkał w akademiku i mówi, wyjechałem do innego kraju. Ci ludzie mówili wszyscy po śląsku, ale tak między sobą, mówi tak, no to jesteś tam, nie rozumiesz no tak, nic tak, po prostu. Tak. Więc... Nie, ale niektóre to były dla mnie takie oczywiste, jakieś Machorka czy Walonki, ale nie, chciałem cię zapytać, co, proszę, czy będziesz pamiętał. Tak, co jakby... Kuń, to wiem. Kuń, tak, ale na przykład gumno, to proste dosyć, gumno ale... to wiedziałem, no to wiem. No to co to jest? Gumno to jest chyba to miejsce, gdzie się, poczekaj, albo taka podłoga, taki rodzaj klepiska, podwórze, coś takiego. Tam, gdzie się przechowywało zboże, czyli rodzaj spichlerza. Spichlerza, no blisko. Prawie, coś tam, podłoga, ale żywina, to wiesz. Żywina? Jedzenie? Nie, nie. Żal, nie. Ale czy nakarmił ty, Kaziu, nie wiedziałem, żywinę? Sprawdziłem to, musiałem to sprawdzić. Tak. Mówiła, znaczy, no. Domyślałem się, ale sprawdzałem sobie, bo niektórych słów nie sprawdzałem, bo widzę, że korzystasz... Patrzysz w e-booku, czyli masz tego to samo. Tak, ja tutaj cwana jestem, bo ja postanowiłam. Polecamy państwu, na wolnych lekturach jest konopielka. A jak ci się podobało wiszczeć? Wiszczeć, to było niesamowite. Ja pamiętam, jak kiedyś pojechałam na kolonię. A, że poszedł ktoś wiszczeć? Nie. No tak, na kolonię. I no, wiesz, jak to na koloniach. Ludzie z różnych się zjeżdżają. Tak. I była dziewczyna, już nie pamiętam niestety, ona gdzieś z jakiejś mazurskiej chyba była wsi, czy gdzieś. I ona zamiast piszczeć, mówiła wiszczeć. I myśmy po prostu patrzyli. I normalnie cały czas ją poprawialiśmy. No, nie ten, ale po prostu to tak wszystkich raziło. A to właśnie lokalne było. Gdzieś tam i tu w Konopielce jest wiszczeć. Polecamy państwu w ogóle to wydanie z tych wolnych lektur. Jest książka za darmo, bo ona jest w domenie publicznej. Wydundzić. Nie wydundzimy wiem. Dzisiaj wodę, jak nagramy. Szybko wydundzimy dzban wody. I ona ma doskonale cudowne. Zrobione przepisy i tych przepisów jest naprawdę mnóstwo. Takich przepisów redakcyjnych, które znacząco ułatwiają czytanie, bo byłem zaskoczony, jak jednak mniej bym wiedział, gdybym sobie nie sprawdzał tych przepisów po prostu. Bo niektóre były takie, że się można domyślać, ale niektóre no, nie domyśliłby się człowiek. No, nie ma opcji, żeby się domyślać, bo to świat, którego nie ma, zwyczaje, których nie ma i teraz słowa, których nie ma. Tak. Polecamy Konopielkę. No, prawda? bardzo polecamy. Ale poczekaj. Polecamy film. To już zamykamy? Nie, no nie. Nie. Ja bym jeszcze porozmawiał o języku. O języku. O języku no, właśnie testowałam przed chwilą znajomość gwary. To nie chodzi o znajomość, tylko o stylizację, bo ja mam taką, ja muszę wrócić sobie do chłopów, ale miałem wrażenie, że chłopi są napisani literacką polszczyzną z elementami gwary. A to jest napisane trochę tak, jak miałem wrażenie, Bakunowy faktor jest opowieścią, mentalnością XVIII-wieczną, czy XVII-wieczną właściwie, i językiem XVII-wiecznym, i takim XVII-wiecznym widzeniem świata. To ta Konopielka poprzez ten styl narracji pierwszoosobowy, oparty bardzo silnie o gwarę, ale właściwie cały przerośnięty to gwarą, bo tu nie ma, tu jedyne słowa, które takie, jeżeli mówimy o takiej polszczyźnie literackiej, to wygłasza uczycielka,
oraz wygłasza ten kierownik, jak tam, czy kto tam, jak tam przyjeżdża. Wójt tam, który wójt, przychodzi wójt, który chyba, przyjeżdża. Tak. Cała reszta w całości jest o... o innym języku, o innym w ogóle rozumieniu, on innej narracji. On tu nie poszedł w taką literaturę pomimo nurtu, no bo przecież rzeczywiście teraz możemy sobie jeszcze powiedzieć o takich pisarzach, na przykład jak Wiesław Myśliwski, który przecież też opisuje wieś, bardzo często społeczność wiejską, ale w sposób piękny, literacki, artystyczny, taki sentymentalny, czasami nostalgiczny. Ja też czytam takie rzeczy czeskie. Redlińskiego tam nie czuć w takim język, sensie. Po prostu, tak. Tak, on po prostu oddaje to wszystko w usta swoim bohaterom, którzy jakby opowiadają tę książkę. Tak. To jest, jakby to Kaziu pisze, można to jest powiedzieć. W ogóle cały rodzaj takiej, wydaje mi się, tej tok tradycji. Tok myślenia Kaziuka, to jest narracja. To jest jedna rzecz, ale druga, że to jest cały czas opowieść. To jest opowieść kogoś, więc to jest ciekawe, że to jest też taka tradycja bardzo ludowa, ta tradycja oralna tej kultury, takiej opowieści. Znaczy ktoś opowiada, coś opowiada po prostu cały czas. Tak. Tak, ale też, no dokładnie i to też fajnie widać w tych momentach, kiedy Kaziukowi coś się zaczyna wydawać. Czyli już widzisz, że to nie jest tok rzeczy, bieg rzeczy, który się dzieje, bo no, jakby brakuje tego narratora, który by takiego bezosobowego. I to potem, ja byłam bardzo ciekawa, jak pewne sceny zostaną w filmie pokazane, czyli te jego marzenia, jak on nagle widzi siebie, że gdzieś tam trzyma głowę na kolanach uczycielki, a ona go tam isko, tak fajnie po głowie, nie? No to jest to tak, w filmie jest jako takie cięcie w montażu, taki zmiana kadru natychmiastowa. I jest to podbite muzyką, tak by widać, że jest jakiś... Jak mówimy o filmie, to mi się wydaje, że też dużą zaletą jest to, że on jest zrobiony jednak czarno-biały. Uważam, że ogromną, bo nabiera też takiej dodatkowej głębi. Jednak jest coś takiego, że to kino, które jest... Już wtedy było chyba kolorowe i oni chyba zrobili specjalnie tą konopielkę. No film jest z roku 81, więc to już jest, właściwie się kręciło wtedy już tylko filmy kolorowe. To była świadoma decyzja artystyczna. I moim zdaniem też wpisuje się też w te czasy, to są te lata 40-50, kronika filmowa i jest to takie wszystko, słowo prześniejsze jest niedobre, bo to nie o to chodzi, że to jest prześniejsze, to jest po prostu bardziej prawdziwe, ma mniej tych środków artystycznych. Tak, prześnie też mi nie pasuje, to jest bo jest takie oceniające, pejoratywne. Tak, a to jest takie bardziej prawdziwe, no takie były, no, była kiedyś fotografia czarno-biała głównie i takie było kino. I ten film jest z tamtych czasów i bardzo mi to się działo. Znaczy ja bardzo lubię w ogóle czarno-białe kino. I ale też mi się teraz, wiesz, jeszcze mi się przypomniała Gogola i po trochu. On to też, no to współczesna, to zupełnie inny. Ale to też było tak napisane. Tak, ze słuchu. Jego, jak ta mówił, jak tam mówiono w tym regionie. Tak, jest coś, jak teraz powiedziałeś o tej Gogoli, to pomyślałem sobie tak, że to jest jakaś tradycja takiej tej małej wspólnoty. Tam może bardziej taki słowotok byłbym powiedziała, taki dziecięcy, w sensie taki bardzo ten powrót do przeszłości, prawda? Do wspomnień i jakby taki element też jakiegoś może przekręcania faktów i tak dalej, ale tak, no zdecydowanie językowo to było takie... Językowo to było bardzo bliskie, tak, znaczy inna gwara, bo to jest inna część, natomiast jak ja czytam, bo na przykład to Podlasie, no to zupełnie nie są moje klimaty, więc ja je znam z książek i ewentualnie z filmów ze słuchu, natomiast jak czytam Gogole, no to są miejsca, gdzie ja dorastałem, to sobie pomyślałem, rany, ktoś napisał wreszcie w książce, tak się naprawdę mówiło, bo ja znałem te zwroty, po prostu one tak funkcjonowały, natomiast no nie są taką literacką polszczyzną, którą najczęściej się spotyka w książkach, nie? Więc to jest w ogóle fajny trop. Nie pomyślałem o tym, a to jest rzeczywiście Gogol jakoś tak do jakiegoś stopnia kontynuuje tę konopierkę i pokazuje taką bardzo prawdziwą społeczność. Tak, jeszcze jest taka książka Violetty Grzegorzewskiej, Guguły. Mówi się o tym, że ona nawet jest... Gogola chyba później napisała. Tak, spotkałem się z tak. Tak, że jest jeszcze lepsza. Może sięgnę kiedyś. A w ogóle nic poza tym nie czytałam Redlińskiego, poza tą konopielką. I to też mam wrażenie, że jest taki pisarz jednego dzieła, nie jak niektórzy. Ale napisał też chyba taką powieść Awans. I kiedyś miałam sobie tego poszukać i zapomniałam. Teraz mi się przypomniało i nie wiem, czy jest. Bo tak Awans to brzmi jakby też chyba podobne tematy. Ale możemy zapytać słuchaczy, czy może państwo czytali coś Redlińskiego, bo mamy tak wybitne, oczytane osoby, że myślę, że to nie jest czy. Myślę, że to jest raczej co Redlińskiego państwo czytaliście, bo nie wierzę, że nie był czytany bardziej.
Tak, jeśli kogoś też nam się udało zachęcić, to bardzo będziemy ukontentowani. No dokładnie, czy czytajcie Państwo Konopierko, bo naprawdę to jest doskonała rzecz i taka mała, bo to jest taka mała książka, że właściwie można sobie na weekend ją wziąć spokojnie, tak, i tak. Trochę usiąść taka... na zapiecku, przychlipnąć do kotka. Przytulić się chyba miał być, tak? Nie wiem, do kotka. Kotka to nogą można odsunąć. Tak? Nie, tam są jakieś koty, są? Poczekaj, teraz... Nie, są przecież takie sceny, gdzie Kaziuk, tak, każe, testuje wrażliwość dziecka, tak. Dobra, nie zdradzajmy, tak, za dużo. Marcin tutaj mi pokazuje ręką, że cicho, babo. Nie, żebyś nie pukała, bo to się... To bardziej prozaiczne. To jest bardzo prozaiczne, to jest troska uszy słuchaczy. Dobrze, czy my coś jeszcze mamy o Konopielce? Bo zaraz będzie ta audycja dłuższa niż ta książka jest. To jest moja ulubiona. No ja już zmierzałam do finału, ale jeszcze pokazałeś, że jeszcze tam zanim na bocznicę, to jeszcze... Że jeszcze. Tak, a teraz już chyba że jeszcze teraz już chyba, finał. To będzie najkrótszy odcinek, który nagraliśmy. No ale książka nie jest długa, a też wydaje mi się, że widzieliśmy trochę. Tak, nie, no tak, tak, coś tam sobie... Jest to jedna naprawdę z moich ukochanych książek. Ja powiem tak bardzo prosto z mostu, chociaż jej nie dodałam na listę, ale to nieważne. To jest pozycja numer 33, druga. Po prostu. Bis. 33 bis albo prim. Więc bardzo dziękujemy za dzisiaj. Z czym wracamy następnym razem? Poczekaj, bo teraz musimy niestety odbyć proces myślowy. A wracamy z Ziemią Obiecaną następnym razem. Ziemia Obiecana i będzie gość. Będzie gość albo specjalnie. Gościni, nie wiadomo, nie będziemy zdradzać. Nie, no dobrze, to nie powiem. Jakbyśmy powiedzieli cokolwiek, to byłoby wiadomo, kto. Nie. Nie powiemy? Nie. Nie powiemy, że to jest... Redaktora z Techlika żeśmy niechcący zdradzili, a teraz nie. A nie powiemy, że to jest Lodzermesz? Dobra, koniec. No, Lodzermesz, czyli bohater Ziemi Obiecanej, nie jeden. Nie jeden. Więc co, dziękuję Państwu bardzo za dzisiaj. Zapraszamy do Ziemi Obiecanej. No i witamy Państwa ponownie. Witamy Państwa w aktualizacji naszych planów czytelniczych, no bo zrobiliśmy taki elegancki plan, pod czym, jak to mówił Wajda, przyszli aktorzy i wszystko zepsuli. Przyszli czytelnicy i nawrzucali nowych pomysłów. Mówisz teraz... o tej anegdocie Marka Kondrata kiedyś, tak jest. Z Woodstocku. Czy tak. Tam z tym... jak Wajda kręcił Pana Tadeusza. Piękne, polecamy. I koniki stoją i takie piękne i zobacz. Polecamy, bo Marek Kondrat tam tak cudownie udaje. Lepiej niż Maciej Sztur. On Wajda robi rewelacyjnie w ogóle. Jezu, genialnie. No i widzisz, przeszli ci aktorzy. Oj, dobra, nie będę nawet próbować. Aktorzy wszystko zepsuli, ale to jest kwintesencja, to wiedzą Państwo, o co chodzi. Psujecie nam po prostu, psujecie nam dobry podcast. Już był plan czytelniczy, a teraz trzeba go zmienić. Nie, my jesteśmy bardzo wdzięczni, bo bardzo się cieszymy, bo niektóre z tych tytułów były takie troszeczkę, takie strzelanie na oślep, bym powiedziała, bo w przypadku paru pisarzy, na przykład zaczniemy właśnie od Fuentesa, tak? Carlosa Fuentesa. Ja wybrałam Krainę Najczystszego Powietrza, ale zupełnie nie przypadkowo. Ale powiedzmy sobie jasno, bardzo wprost mówisz, że to są tak, czasami, akurat... nie wiesz, po prostu wybierasz losowo. De facto. Ale dlatego zwróciliśmy się do Państwa, bo po pierwsze, nie dość, że zwróciliście nam uwagę na niektóre nowe nazwiska, które tutaj dorzucimy, update'ując tą listę, ale też pomogliście nam podjąć decyzję, na przykład w przypadku Vargas Llosy. No dobrze. Tutaj właściwie jednogłośnie było. Także lecimy od początku. Fuentes zostaje? Fuentes jest sugestia i ja bym powzięła tę sugestię od Zwicki, słuchaczki, na zamianę tego na Wola i Fortunę. No to leci. Wola i Fortuna. Wola i Fortuna. A długie to jest? Nie wiem, ale ty mówiłeś, że ta kraina jest straszna. No kraina to jest, znaczy strasznie, no kilkaset stron, takie 600 czy tam 700. No 600 to jeszcze nie dramat, to tylko 800 to już jest, zaczyna być tak poważnie. No nie wiem, no dobra, czyli tutaj Wola i Fortuna. Wola i Fortuna, tu mamy zmianę. Vasquesa nie zmieniamy, czyli Juan Gabriel Vasquez, Kształt Ruin zostaje. I poczekaj, i teraz powiedzmy sobie, że zarówno Fuentes, jak i Vasquez planujemy na kwiecień.
To jest kwiecień. Więc już Państwa mogą, jeśli ktoś z Państwa chciałby zacząć, to może tego Fuentesa już można zaczynać. Tak jest. Dojedziemy i pewnie będziemy. I potem w maju mieliśmy Josę i mieliśmy plugawego ptaka nocy. Rany boskie, chyba on zostaje, bo ja bardzo chcę ptaka nocy plugawego. Tak, plugawy ptak nocy zostaje. Co do Josy, to tu Państwu dziękujemy, bo jednogłośnie właściwie większość stwierdziła, że Święto Kozła zdecydowanie bierzemy, więc zostaje, bo tam się z tą rozmową w katedrze żeśmy się wahali. I to jest w takim razie w maju będą te dwie książki. Tak. I jest pewien znak zapytania, ale to chyba miało być, jeżeli nie uda nam się zdobyć plugawego ptaka nocy, bo tutaj było drżę o ciebie. Malwina sugerowała Lembel, jakiś pisarz i podobno to zostało sfilmowane. Mam taką notatkę tutaj, że warto. Ale nie, to w takim razie skoro plugawy ptak nocy, ja bardzo chcę plugawego ptaka nocy, bo ten tytuł po prostu jest cudowny. Ja już mi się podoba ta książka po tytule. Do nosa. Dobra, czyli to maj. To jest maj. Załatwiony. I teraz w czerwcu miała być Izabel Allende. I będzie. I tu w czerwcu bym dokonała zmiany postaci do rzucenia, żeby czerwiec był kobiecym miesiącem. No to niech będzie. I będzie jeszcze Mariana Enriquez, argentyńska pisarka. I nasza część nocy. Jest propozycja od słuchacza. Ja bardzo bym... I to jest, chyba, że wolisz Marianę Enriquez dorzucić do innych, żeby było... Nie, super. Ale podoba mi się, dwie kobiety byśmy... Podoba mi się idea, bo ja też mam u siebie pomysł na to, że w czerwcu będą kobiety u mnie czytane. Na przykład Papużanka, która gdzieś tam była tak, mi w czerwcu wciskana. Będzie? O, no to rewelacyjnie. Dobra, to słuchaj... Jeszcze tylko jest ewentualnie delikatna sugestia, ale to tylko ja nie mam do końca zdania tu, bo suma naszych dni, a jeszcze kobiety mojej duszy. Zostańmy może przy sumie naszych dni. Może być. Mi to ja nie znam, także w ogóle, więc dobra. I tak będę musiał ale znaleźć. Będzie Mariana Enriquez. I tu mamy... To jest czerwiec w takim razie. Czerwiec, dobra. I teraz zaczyna nam się już... Czyli poczekaj, bo w czerwcu mieliśmy mieć Cortazara. Cortazar, Gref Klasy... To nie, to w takim razie czerwiec już mamy, Allende i Enriquez. No tak, 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 tak. Lipiec, to czyli coś musimy na lipiec wziąć takiego większego. Chyba, żeby było w ramach... No nie może być Gref Klasy? Tak, weźmy na Gref Klasy właśnie na lipiec. I z czym to weźmiemy? Z Caceresem? Z wynalazkiem Morella. Tak, bo to też Argentyna tak chyba, jest, tak? Tak, 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 tak. I to jest... Lipiec. I zostaje sierpień, gdzie mieliśmy mieć Mariasa i Perez Reverte. To jeszcze mamy Ernesto Sabato. Ja wiem. Ja mówię, co mieliśmy mieć w sierpniu, a teraz będzie Sabato. Ernesto Sabato. I ja bym dorzuciła Roberta Bolaño. Na sierpień. Tak. A skąd on? Roberto Bolaño z Chile. Ale wiesz co, upewnię się. No dobrze, no nieważne, no dobra. Wydaje mi się, że Chile, Bolaño. To ja bym może to trzeba zrobić inaczej. Jak już robimy Chile... Przedłużymy sobie do września, w sensie Reverte i Mariasa zrobimy w... Ale mi chodzi o kolejność. Żeby jak już robimy Chile, to żeby... Tak, Chile. Wtedy, kiedy Chile. Czyli wcześniej, czyli tam w okolicach Allende. No to wróć. Bo już tutaj się pogubili nasi słuchacze. No dobrze, nieważne. W każdym razie i tak będziemy informować wcześniej, wątpię, żeby teraz państwo, tak. Żebyśmy aż tak zmotywować, żeby czytali państwo teraz na sierpień. Ale nie, ja myślę, że damy w opisie tego odcinka albo przypniemy taki komentarz i wtedy zaupdate'ujemy. Będzie lista tak. W przypiętym komentarzu. Tak. Zrobimy taką bardziej konkretną listę i oczywiście będziecie państwo też na bieżąco informować. Czyli Sabato i Bolaño. I ostatnia para, jaka się pojawi, to będzie Club Dima, Perez Reverte i Javier Marias. I tu zdecydowaliśmy, żeby tą wielką kobyłę, czyli znaczy nie twoja śmy, no, twarz nie śmy. Ja to się nie znam, to ja jestem tylko Watsonem. Ja poddałam pod rozwagę, a Marcin pokornie pokiwał głową, bo tutaj Joanna nam tak zasugerowała, a może coś takiego lżejszego pisane życia. No faktycznie. Przecież twoja twarz jutro se możemy zrobić też innym razem. Marias zawsze i wszędzie mile widziany.
Tu będzie trochę po takich tych kobyłach różnych i ciężkich książkach, znaczy ciężkich, w sensie dużo tego jednak będzie. To rzeczywiście ta twoja twarz jutro, dajmy sobie to. No ja wiem, bo jak ja potem zobaczyłem. Ja też bym chciała to na pociąg. Ja zapomniałem, że to jest trylogia i ja pamiętam, że ty mi o tej książce mówiłaś i potem nawet jak słucham tego, wtedy mówię, jak to jest wszystkie trzy i potem sobie to zobaczyłem, sobie myślę tak. No, to grube. No. Nawet no. napisałem. I dajmy to na Sylwestra przyszłego roku. Możemy. Nawet napisałem do wydawnictwa i wydawnictwo mi napisało, że nie ma e-booka, bo wygasły prawa do tego. A widzisz, no ja to mam wszystkie Mariasy w książce. I jest, i że, no, że na razie nie ma po prostu. Także, także są te stare wydania tylko. Czyli zostanie nam październik, listopad, takie dwa miesiące, które sobie czymś wypełnimy i o tym ja będziemy... Ja już o to zadbam, żeby czymś godnym. Tak, tak, tak. No dobra, czyli update wykonany, trochę może update zrobiony, wykonany nieco chaotycznie, ale pięknie zostanie spisany. Wszystko i mapka będzie. Będzie już, jak państwo będą słuchać, jeśli na YouTubie, to będzie pięknie tutaj grafika zrobiona. Jak państwo będą zrobiona. Teraz tego słuchać, to będziecie mówiąc, o czym oni mówią, bo przecież wszystko to widzimy komentarz pięknie. Komentarz będzie... Komentarz specjalny, taki przypięty do filmu będzie. To i będziemy na bieżąco informować oczywiście. Dokładnie. Państwa. No także co? Pozdrawiam tych wszystkich, którzy darowali sobie konopielkę, a tylko w spisie treści kliknęli na podziałce czasowej na update listy sudamerykańskiej, iberoamerykańskiej. Też pozdrawiamy, ale namawiamy. Możecie teraz jeszcze raz i naprawdę fajnie się o konopielce gadało. No też. Bardzo fajnie się gadało. I co, dziękujemy za dzisiaj i wracamy w takim razie, teraz już bardzo konkretnie mówimy, że wracamy z ziemią obiecaną, a Ameryka Południowa już się proszę pakować, bo rzeczy do czytania już będą wkrótce. Tak, bo ziemia obiecana to ostatni tytuł taki polski. Inny, nie iberoamerykański. Tak, pomoże, ostatni tak. Tytuł po tej stronie Atlantyku. Dokładnie. Dziękujemy serdecznie dzisiaj za uwagę. Dziękujemy, do usłyszenia. Pa! Jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, czy będziemy premiery robić, ale dobra, to... A to możemy powiedzieć. Tak? Suplement. I jeszcze kolejny suplement, bo... Halo, to my! Bo nie zdążyliśmy wyłączyć, więc właśnie mieliśmy taki pomysł ostatnio, żeby spróbować trochę też coś zmienić w tym naszym formacie i postanowiliśmy na czas jakiś, nie wiem, na dwa miesiące może, odpuścić ideę premier. Po to, żeby no tak na spokojnie dać państwu możliwość słuchania, bo wiemy, że te premiery dla nas są bardzo miłe, ale też wiemy, że czasami są obciążające, trzeba pod nie ustawiać sobie kalendarze. No i też się tam, ja też mam jako uczestnik premier, mam wrażenie, że mniej z nich wynoszę nieco, gdyż zajmuję się. Jak za dużo tam podkujesz po prostu. No tak. Więc teraz przez najbliższe odcinki. Powiedzmy cztery, to można powiedzieć, że nie będzie premier, będzie w trybie takim normalnym i zobaczymy. Ewentualnie może ta ziemia obiecana, zobaczymy, może będzie jeszcze z premierą jako ostatni, bo będzie gość, więc ach, być może... Możecie gość, tak. Gościu, jak tego być, słuchasz. Tak, zrobimy z premierą, natomiast Amerykę Południową zaczniemy bezpremierowo. Najwyżej w trakcie zmienimy, jak zatęsknimy tak, za rozmową dokładnie. Z państwem, taką dokładnie. Bardziej live. Tak jest, tak jest. To, czy to już jest naprawdę koniec? Trzeci teraz? Koniec. Czy jeszcze mamy coś może nie, takiego? Dzisiaj nie, koniec. Ale może jakąś historię jeszcze byśmy nie, powiedzieli? Nie, już nie dzisiaj. Nie. Następnym razem. Następnym razem? Z gościem. Będzie dużo historii. No to mam nadzieję, że będzie dużo historii wtedy. No to teraz dziękujemy naprawdę i naprawdę mówimy koniec, chyba że jeszcze może mamy coś do powiedzenia? Do usłyszenia. Do usłyszenia.